inspirujący. A może jeszcze, to też była piosenka z muzyką Eli Kowalczyk. Wędrujący. Wchodzą na górę, by potem z niej zejść. Wzrusza ich piękno, by potem gryzła ich tęsknota. I zadziwiają strumienie, wciąż bezwolnie płynące, prawidłowo, wiecznie w dół. Fotografia. Do muzyki Jacka Wyczorskiego. Kiedy ruszysz tam, gdzie głos zawoła, każda chwila jest na wagę złota. Oczy otworzysz szeroko, jak wrota, gościnę przyjmiesz wszystko dookoła. Jak patrzeć, by pod powieką zachować, na co ubogie wydają się słowa. Pytasz, jak słuchać historii i pieśni, których obrazów szukać tylko we śni. To kropla potu na stromej wyszynie i śmiech beztroski nad rzeką, co płynie dolina rzeźbiąc sylwetką dziewczyny. To uśmiech deszczu, co oczy zalewa, przypięte w ciszy pod koroną drzewa. To w ciemnym gąszczu smak słodkiej maliny. A może jest właśnie zgoła odwrotnie, choć bez nas gości toczy się tu życie. Jesteśmy przecież jak jedno oblicze, gdy żadne z nas nie wędruje samotnie. Tak jak niebieskim szlakiem kroczą chmury i w ziemi rzeźbią nieostre kontury, tak myśli nasze, choć nasze są zmienne, człowiecze wzniosłe i ludzko przyziemne. Rozgane trawy tak falują włosy i dusza rośnie jako zboża kłosy, życia wędrówki dojrzewa zachwycie. Kto rzekł, że nie ma też ludzkich pejzaży, ta połonina to detal twej twarzy, w twojej źrenicy jej cudne odbicie. Jak objąć całość, nie gubiąc niczego, to nawet w pieśni niemożliwe bywa, gdy duch bieszczadzki w górę cię porywa i każde wielkie jest bratem małego. Jak poczuć wschody i zachody słońca, jak pójść dwa kroki dalej niż do końca, znać swoje imię w kamieniu wyryte i dłoń przyjazną podaną przed szczytem. To nieuchronne, szybsze serca bicie, co przypomina, że to twoje życie przed obiektywem nie tobą ucieka. Tła nie poszukuj, a znajdzie się samo. Na pierwszym planie ławeczka pod granią, siebie tam znajdź i drugiego człowieka. Tła nie poszukuj, a znajdzie się sama. Na pierwszym planie ławeczka pod granią, siebie tam znajdź.